No, witam w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Rome Total War Barbarian Invasion. Ostatnio zniszczyliśmy wielką armię gotów tutaj pod Ravenną. A tymczasem w Hiszpanii dalej idziemy w kierunku miast rzymskich. I tutaj możemy już właściwie nawet zaszurmować i chyba to zrobimy. Ale jako, że nie mają tu dobrych sił zbytnio. Nie chcę się tego rozgrywać, to spróbujemy to z automatu, zobaczymy ile strat poniesiemy. Oto. Dobra. Może być wybij ludność oczywiście. Naprawimy te. Zburzymy świątynię rzymską. Zbudujemy naszą. I jako, że to jest bardzo rozwinięte miasto i bardzo dobrze, to przeszkolimy sobie całą armię od razu. Przydało nam się, by też zwerbować jakąś flotę, by przerzucić wojsko z Hiszpanii pod Rzym, który już niedługo zaatakujemy, bo zostało nam jeszcze jedno miasto do zdobycia. Właśnie dwa, ale to zaatakujemy sobie to miasto tutaj, które się nazywa jak? Corduba. A potem sobie spokojnie ruszymy na Rzym. Dobra. Tak, i chciałem jeszcze, pamiętam, przerzucić na północ oddział jazdy naszej. Tutaj. Dobra. Tak, tutaj chciałem przeszkolić sobie flotę też. Jeszcze może jeden statek zwerbować. Gdzie możemy statki werbować? Tu? Tu możemy, dobra. Ze trzy statki się przydadzą. Tak, tutaj musimy zmniejszyć podatki na razie, bo się buntują nam. Tawerny jeszcze damy do budowy w kolejce. Żeby się zadowolenie polepszyło. Tutaj możemy zbudować kopalnię. Będzie lepszy przychód. Tutaj pola większe. No i nam się właśnie fundusze już skończyły. Właśnie. Tutaj nie pola, nie nic, tylko to trzeba odbudować. Dobra, przeszkolimy jeszcze ten oddział i tą armią też niedługo sobie przejdziemy w okolice Rzymu, by go zaatakować na najbliższych turach. No ale dobra. Tak, tutaj mam ciągle niepokoje, ale naprawdę nic na to nie poradzę. Uparli się, by się buntować i nic im nie zrobię zbytnio. Do budowy też zbytnio nic nie mamy, to kończymy turę. Mam bitwę. Uciekajcie. A próbowa się do miasta wycofać, ale mieć się spełno. Super. No i Rzym się spadaj z niepokojami. Rzym znowu się zbuntował. Po raz kolejny się Rzym buntuje, dobra. Tak. Ty się ustaw tu. Generalnie dalej idziemy tu. A tutaj nie można. No dobra, to trochę drogi na dużym przypadkiem. No ale tak, chciałbym tu porozstawić wieżyczki przygraniczne. Strażnica tutaj. I się cofnie od razu do miasta. Tutaj też strażnice. Strażnice nie najemników. Dziękuję. Do miasta się cofnij. No dobra, tak, tutaj trenowałem wojsko. Pamiętam. Dobra, i zwerbuję może oddział toporników dodatkowy. Tak, flotę dalej tutaj przesłamy. Kurde, coś nie tnij się, gro, proszę cię. Dobra, tu mamy sporo sił nawet. Jak widzę. Gro! Proszę cię. Tych sobie przeszkolimy jeszcze. Tutaj. I może zwerbujemy jakiś chłop albo co, żeby potem i sobie przerzucić tutaj i zostawić tylko jakichś chłopów jako garnizon w mieście. Tak, tutaj mi się flota nowa robi. Może jeden miejsce teczek, a tutaj dodatkowo jeszcze zwerbujemy. Okej. Okay. Tak, ta armia tu sobie maszeruje.
Tak. Tutaj możemy coś zbudować ciekawego. Krąg, nie? Może być. Tak, tutaj nic. Tutaj też nic. Tu też nic. Też, dobra. To kończymy turę. I mamy bitwę. I się wycofajcie. Dobra, automatycznie nie mam szans. A tu co? A, nasza flota została zaatakowana. A na szczęście nie mieliśmy tam żadnej armii. I buntownicy tam port zablokowali. Bunt. What? Dobra. Tutaj to rozwiążemy, tą armię. Była nam niepotrzebna po prostu. Damy sobie spokój, nie będziemy ruszać na to miasto. Najwyżej tym generalnym sobie postawimy. A nie, to jest rzymskie, to nie postawimy żadnych wieżyczek. Obwieszczenia, wykryto szpiegu, miasto powiększa się, Arles. Spoko, damy do kolejki od razu. Sprawozdanie. Spoko, to będziemy musieli w takim razie zająć jeszcze to miasto, skoro nie chcemy się zajmować tego tutaj. A, tak. Wydaje mi się, że na to miasto, jeszcze tura. Ty tu wróć. I tak, po pierwsze przeszkolimy resztę wojska. I po drugie zwerujemy ze dwa oddziały chłopów. I za dwie tury pójdziemy sobie na to miasteczko rzymskie już. Kolejne. Tutaj Hunowie nam podeszli, mam nadzieję, że nas nie zaatakują. Powinni zaatakować. Dobra. O, i tutaj nam statki dopłynęły bardzo ładnie. To wsadzimy naszych wojaków tutaj. No i... No właściwie możemy skończyć turę. Kolejna bitwa, no. Of! Jasna cholera! Też miasta będą się buntować, dobra. Będziemy musieli jakąś armię przerzucić. No se chyba jaja robicie. Bunt. No nie zauważyłem, naprawdę. Zdrada. Hunowie. No jasne, bo to... Dobra, to plan jest taki mniej więcej tak. Tym się cofniemy. Naszą armią. Wyjdziemy ze stąd. Armią wyjdziemy ze stąd. Pomijając tych chłopów. Na statek. Tutaj wsadzimy tego. Armię przetransportujemy tutaj. Tu gdzieś. No. Niech będzie tak. Tutaj mamy dość siły, by obronić to miasto bez problemu. Zresztą atak Hunów jest dosyć marny. Tymi sobie wyjdziemy stąd na razie. Ci mogliby tu wejść. Bo jestem sam generał. Dlaczego nie macie punktów ruchu? Dobra, zmniejszymy natury podatki. Albo... Pff, nie no, cyrk... tak, ten oddział może tam doślemy. A zamiast niego zrekrutujemy nowy. Okej. Okay. Tak, ta armia będzie sobie tu gdzieś czekać. Żeby ruszyć na Rzym. Ci tu za turę może wejdą. Tak. Tutaj floty chciałbym zebrać w jednym miejscu. Okej. Wyjdą, muszę ruszyć do tego miasta. I zburzyć się tarany i wieże.
W kolejnym miastu zmarny garnizonem, dobra. Tutaj jeszcze jeden oddział chłopów będzie się werbować, ale za czym czy możemy wejść? Nie bardzo, ale to zwerbujemy ten oddział jazdy. I wsadzimy go tu i będzie spokojnie. Więc armia marsz tutaj. I tak, spróbujemy jednocześnie dając sobie Kordubę. To miasto tutaj. To tutaj oraz Rzym. I w ten sposób wypełnimy już warunki tego warunki zwycięstwa. Chyba że to jeszcze miasto nam się zbuntuje, bo teraz wszyscy nam się buntują. No cholera, no ludzie, powariowaliście. Dobra. Jak nasze finanse pewnie leżą i kwiczą, no jasne, dobra. Kończymy turę. Ta armia niech zginie już na automat. Cholera. Ci też już... Jeszcze przeżyli, jasna cholera. O, Słowianie tutaj są. Już. Automat. Flotę teraz jeszcze tracimy. No jasne. Nie, nie chcę generała, sorry. Was tu. Was przyłączcie do nich. Rekrutacja jednostki zakończona. Zakończono budowę, obwieszczenia, hordy przybywają, wandalowie. No naprawdę? Sprawozdanie, dobra. Tą armię sobie rozwiążemy. Tak, tutaj ich połączymy. Wsadzimy ich tu. Przetrenujemy. Podwyższymy podatki z powrotem. Tak. Flota. Flota jest tutaj. Dobra. Za ile tu dotrze? No za 3-4 tury. Ok. Tak, armia jest dalej maszeruje w tym kierunku. Tutaj. Robimy więcej chłopów, werbujemy więcej chłopów. Wszędzie chłopi. Tych tutaj wreszcie wsadzimy. No i zakończymy turę. No nie, bez jaj, jeszcze Bizancjum idzie tutaj. No ludzie, opanujcie się. Hordy przywają, goci, no naprawdę? Wypowiedziano wojnę. Słowanie Burgowie, czyli Burgowie mamy przesrane teraz. Tak, tutaj zaatakujemy to miasto. Bierzemy szturm. Automatycznie nie chcę się tego rozgrywać. Wybij ludność. Odbuduj to wszystko oprócz tego, bo to zniszczymy. I zbudujemy naszą świątynię. A i teraz oczywiście tutaj niezadowoleni są z jakiegoś powodu. Cholera wie jakiego. Dobra, pójdźcie tu dalej. Dobra, przepraszam za to cięcie. Tak, ten opór nie ma sensu, wiem, mam sporo funduszy teraz. To... Tak, przede wszystkim tu idą mi... Bizancjum, więc muszę tu zrekrutować coś. Powiedzmy te oddziały. I przeszkolimy... Te. Budujemy tutaj sobie też większe farmy. Ty tu stój i pilnuj. Gdzie mój szpieg? Chyba umarł. Też szpiega trzeba wcześniej. Dopiero teraz te dwa oddziały. Okej. Tak, szpiegu, ty idź tutaj. Sprawdź, czy Rzymianie coś na nas nie gotują. Ale wątpię, że coś przygotowali nasze przyjęcie. Tutaj to miasto trzymają w rękach, ale raczej go nie odbiję na razie, bo nie mam tu wojska żadnego. Wszystko posłane albo do Italii, albo do... Hiszpanii. Dobra, tutaj jeszcze dwie tury. Trzeba czyli trzy, a nie dwie. Spoko. Raz... 17, 8. Dobra.
Tak, możemy coś gdzieś rozbudować, zwłaszcza mi zależy w tym miastach, tym gdzie się buntują. Tak, tutaj już się rozbudowuje, może zbudujemy to. Tutaj może zbudujemy krąg bardów. Ok. No i kończymy turę. Twoje wojska zostały zaatakowane przez armię Hunów. Spoko, tylko oni mają bardzo mało jazdy, bardzo mało piechoty, więc wątpię, żebym jakoś specjalnie miał problemy z odparciem tego ataku. Tutaj w ogóle jest tylko jeden oddział. Tutaj jest raz, dwa, trzy, dwa i jedna czwarta oddziału właściwie piechoty, więc zapiszemy sobie, ale rozegramy na mapie oczywiście, bo komputer jest tępy i nie zauważy, że ma samą jazdę. Dobra. The gods know that we did not look for this war. The gods know our hearts and the gods know the enemy are doomed. Now take up the sword, string your bow. Now we must test our hearts and our courage like men. Dobra, rozpoczynamy i tak, skąd oni atakują? Stąd idą. Gdzie większość, więc tak. Po pierwsze wysadzajcie stąd. Znacie pojęcie zejścia z murów? Idźcie do centrum, o. Właśnie, wszyscy chłopów nie potrzebuje w ogóle na tych murach, więc wszyscy się tu porozstawiajcie. Nie. Ostatni punkt obrony otwórzcie. Chociaż wątpię, że się wróg doszedł aż tak daleko. Tak, na murach naszych wojaków, oczywiście tutaj. Tu. Tutaj dwa oddziały. Tutaj jeszcze jazda na przykład, gdyby jednak się przebili. Dobra. Tak. Tutaj też mają wieże i taran, więc też tutaj. Tutaj to jedno oddział tu. Tak. Ten tutaj. Tak. I powiedzmy, że ten tutaj razem z nimi, o. Tak. Plus tą jazdę. Chociaż wątpię, żeby w ogóle doprowadzili taran, ale rozpoczynałem bitwę. Mam nadzieję, że będą mi strzelać te wieże. Pięknie. Taran w ogóle nie powinien doprowadzić. Mam nadzieję, dobra, przyspieszymy. O, tu już się pali taran, bardzo ładnie. Tutaj też. Zniszczony. To tak, na mury można dostać wsparcie. Dobra. Tak, tutaj sobie wchodzą. Więc po prostu czekamy. Aż wyjdą. Weszli już tu? Dobra, sorry za to cięcie, ale oczy muszę coś zrobić. Tutaj wchodzą. Po drugiej stronie już pewnie weszli. Tak, zgadza się, weszli. Ale te... Oni mają zbytnie szans z naszą piechotą. Tak, porażka jest niemal pewna. Ładnie ich wyżynamy. Tak, tutaj też już weszli. Też ich obrzucimy uczniami.
No, okej. Okay. No, tak jak mówiłem, Hunowie nie mają piechoty w ogóle, więc nie mają też szans, by w ogóle nam zagrozić w miastach. Właśnie wystarczy, żeby były z jeden, dwa dobre oddziały i Hunowie szans nie mają. Tak, tutaj nas zaatakowali, Bizantyjczycy. No. Tutaj... No chyba sej... Uciec nie możemy. Szlak. Tutaj... No. Jasna cholera. Tak. Wydaj tu idźcie. Szpieg niech na zwiat idzie. Dobra. Tak, to miasto już się zbuntowało Rzymowi w ogóle. No długo je trzymaliście. Tak, tutaj nam flota obrywała mocno, więc musimy wysadzić wojsko tutaj od razu. I pomaszerować na to miasto. Tak, tutaj stoi armia bizantyjska, która mnie bardziej niepokoi od Hunów. Dobra, przeszkolimy sobie może jednak nie chłopów, tylko wojsko nasze normalne, okej. Tak, tutaj też chciałem przeszkolić wojsko całe. Dziękuję. O, już się nie buntuję, już... Duże zadowolenie. Dobra, normalne podatki damy i zbudujemy wam tawernę. Albo nie pola, zbudujemy. Wykrót agenta, sprawozdanie, obwieszczenia frakcyjne, raport z budowy, raport z rekrutacji, ok. No, ale w tym miejscu zakończę odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało i zapraszam do kolejnych filmów. Cześć!